3 maja 2023 podróżuję w towarzystwie ludzi. Stoję na wzgórzach i myślę, jaką drogę obrać. Jedno ze wzgórz przedziela czarna droga. Wyznaczają spalona połać lasu, dosyć szeroka. Ta droga może być idealna, by dalej wędrować. Spędzam czas z mężczyzną, który jest nietrzeźwy. By było zabawnie, próbuję to ukryć. Stoję przy dużych, drewnianych schodach. Czekam, aż ów mężczyzna zejdzie na dół. On elegancko ubrany w białą koszulę, co chwilę cofa się w niepewności. Czy powinien w tym wskazującym stanie iść ze mną? Pokazać się publicznie. Wchodzimy do auta. Na tylnym siedzeniu, po moich obu stronach, siedzi Martyna i Agnieszka. Ta ostatnia układa drewniane korale na szyi i każe nam zgadywać, w jakich czasach tak je noszono. Pojawiają się odpowiedzi. Lata 60. i 90. Wtedy korale w całej długości kilkakrotnie okalają szyję. Gdy Agnieszka umieszcza korale także na głowie, niczym koronę, mówię, że wygląda jak królowa Jadwiga, na co ona kiwa potwierdzająco. Dotykam swojego brzucha i wygląda na ciężarne. Cieszę się, że mogę nosić dziecko w sobie. Myślę tylko, czy jego ojciec może mu przekazać dobre geny. Patrzę na lekko zaokrąglony brzuch i lekkim dotknięciem zmieniam delikatnie jego wielkość. Wiem, że to ja decyduję, czy chcę mieć dziecko, czy nie. Czy wprowadzę na ten świat nową istotę, czy nie? Wszystko leży w moich rękach. I mimo, że jestem na ulicy z mężczyzną, który odbiera świat na mało trzeźwo, na mało trzeźwy sposób, wiem, że wszystko jest możliwe.